18-letni gracz z Rosji zdobył nagrodę, o której wielu może tylko pomarzyć. 18-letni licealista z Rosji, Maksymilian Jefremow, okazał się jubileuszowym milionowym graczem pewnej gry online. W ramach tego jej właściciele przygotowali dla Maksa nietypową nagrodę. Młody zwycięzca wygrał weekend w jednym z moskiewskich hoteli z aktorką filmów dla dorosłych Jeleną Makarową. Sam Jefimow nie ukrywa ekscytacji na myśl o swojej nagrodzie. A czy wy zazdrościcie Maksowi tej nietypowej nagrody? Odpowiedzcie w komentarzach. A jeśli spodobał ci się ten film, to zostaw łapkę w górę i nie zapomnij też o zasubskrybowaniu naszego kanału. Zobacz też inne nasze materiały i odwiedź naszą stronę buznews.pl. Cześć!